Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Mam na imię Violetta, a to kanał Wimaj, dzierganie fajne jest. Dzisiaj przychodzę do Was z wszystkimi udziergami, które nie dokończyłam w maju, czyli z moimi letnimi udziergami. Filmik miałam nagrać już w maju i miałam go zatytułować Wszystkie moje robótki zaczęte w maju, ale że nagrywam dzisiaj w Dzień Dziecka, czyli jest czerwiec, czyli będzie pod tytułem Co mam na drutach w czerwcu. Mam tych prac trochę za dużo. Te, które mnie znają i są na moim kanale razem ze mną, to wiedzą, że lubię zazwyczaj mieć jedną, dokończyć ją ładnie, albo dwie. No ale tym razem sezon letni jest króciutki, więc zaczęłam troszkę więcej tych robótek i mam nadzieję, że dokończę je i jeszcze będę latem je ubierać. A jak będą gotowe, to do każdej stworzonej mojej pracy nagram filmik i pokażę Wam z prawej, z lewej strony, od tyłu, od przodu, jak się te moje bluzeczki i sukienkę tutaj Wam układają. No ale teraz po kolei przedstawię Wam sześciutko. Dzisiaj będzie film robótki na moim stole, bo po prostu, tak jak już mówiłam, nie jestem na tyle z nimi do przodu, żeby były gotowe. No tak, samo życie, terminy, dom, praca, no i szlachetne zdrowie i życie pisze samo scenariusze. Niektóre miały być rzeczy, prawie są na dokończeniu i miały być też na shortach już pokazane, no ale tak to jest. Dobrze, nie przedłużam teraz. I tak jak zapewne już widziałyście na shortach, zaczęłam moją sukienkę z takim pięknym wzorem ażurowym. Wzór zaczerpnęłam tej z gazetki Lange, ale to pokażę Wam później. Dziergam go z tej mojej ulubionej włóczki. Jest ona wydajna. Jeszcze raz powtórzę dla tych dziewczyn, które nie wiedzą. Ja już dziergałam z tej bluzeczki sukienki. Także fajna jest ta włóczka, fajnie się ją nosi, pierze, nie kulkuje się, nie mecheci. Jest wydajna na 400, nie, w 400 metrach ma 100 gramów i można ją prać w temperaturze 30 stopni. Składa się z wiskozy bambusowej, z 30% bawełny, poliakrylu. Z tym, że ja raz tylko tą brązową sukienkę i też jest wydziergana z tej bawełny prałam w pralce. Nic się jej nie stało, strzepnęłam ją fajnie, ułożyłam, naciągnęłam, także nie musiałam jej blokować. Ale to tylko raz, zazwyczaj piorę i tak ręcznie udziergi z tej włóczki, a po prostu wiruje wszystko. Fajnie się sprawdza. Na 600 obrotów, nawet na 800 już też wirowałam i nic się nie działo z dzianinami. Połączyłam te dwie włóczki, tą już używam kolejny raz. Używałam jej w moim złotym blazerku. Złotą, teraz sobie taką nitkę zwykłą, najzwyklejszą poliestrowo-polimidową dołączyłam do tej włóczki i dół sukienki wykonałam z tych dwóch połączeń, czyli ten ażur. I popatrzcie, jestem w tym momencie. Mam już, tak wygląda ten dół.
On będzie pięknie naciągnięty, wyprany, także on będzie się całkiem inaczej układać. Trochę zmieniłam ten wzór, ale to później, jak pokażę Wam w gazetce, to pokażę, w których miejscach mniej więcej go zmieniłam. I to jest przód mojej sukienki, tak będzie półokrągły. Tutaj pięknie pod pachami, pięknie zredukowana. Tutaj jeszcze wszędzie zostawiłam sobie markery, żebyście widziały. Pięknie zredukowana do mojej figury według tamtej sukienki. Troszeczkę odpatrywałam tamtej pierwszej sukienki, bo ona fajnie dość leży i dość dobrze mi służy. I tak dół dziergałam na czwóreczkach. A tutaj jest tylko ta włóczka dziergana na tułowiu i u góry sukienki, czyli na całej tej długości tą włóczkę dziergałam trójeczkami. Także popatrzcie, przód jest gotowy. I tutaj tyłu mam tyle. Czyli ta koroneczka już też jest gotowa. Tutaj mam markery zaznaczone, bo jest powtarzalność tego wzoru, także czasami współpracuję z gazetką, czasami już później, jak powtarza się wzór, jest można samemu sobie te powtórzenia zapamiętać i dziergać, na przykład tego wzoru, czy tego tutaj krótszego. Tutaj troszeczkę trzeba współpracować z gazetką. No i jestem w tym miejscu. A miała być gotowa na Boże Ciało, no, tak jak już mówiłam, samo życie. No i planuję rękawki. Jeszcze teraz nie wiem, czy będą takie dopasowane. Popatrzcie, tak mniej więcej. Planuję takie koronkowe rękawki. Nie zastanawiałam się, jeszcze się zastanowię, czy będą dopasowane, czy będą prawie tak do łokcia i będą bardziej takie jak w stylu nietoperza, czy jakieś takie faliste, czy proste, tylko z tym wzorem. To dopasuje po prostu do długości sukienki i w zależności od tego, jak ona będzie się układała, jak sobie wypiorę i zszyję, to później sobie dopasuję rękawki, bo rękawki będę dziergała albo osobno i doszywała, albo z góry rzędami skróconymi, albo bez. Zobaczę, jak będzie się to układało. Także jak będę omawiała dzianinę, to opowiem Wam później, na jakie rękawki się zdecydowałam. I teraz Wam pokażę szybciutko. Jest to ten wzorek z tego letniego kardiganu. Taka narzutka to jest. Z tym, że ja go troszeczkę zmodyfikowałam. Troszeczkę inaczej mam te przejścia. Tutaj mam więcej, jak się nie mylę, tych krótkich wzorów. I jak która byś chciała z Was, albo by się podobał, to polecam wrócić do tej gazetki. Jest to gazetka Fam z Odlanga. Jak się nie mylę, zaraz sobie tu gdzieś zanotowałam, to jest numer wiosna-lato z 2022 roku. Dobrze. To odkładam. Dzisiaj mam troszeczkę więcej tych dziennik do pokazania, bo po prostu nie są skończone. Ja sobie gdzieś to odłożę. Tutaj może na krzesło. Kolejna moja dziennina. Proszę bardzo. Pokażę Wam najpierw tył. Może najpierw tył pokażę. Tył gładki. Wełenka na kuleczkę przewinięta z pracelka i to jest ta wełenka, którą zakupiłam na Hohenlocher w Olfelście, czyli na tym kiermaszu moim tutaj regionalnym. I jest to śmietankowa wełenka, ręcznie farbowana, skład 50% jak, 50% jedwab, 466 metrów w 100 gramach się mieści, czyli jest bardzo wydajna. Ja zakupiłam dwie takie.
No i to jeszcze tutaj ta pani sobie wydrukowała i napisała ręczne pranie. Popatrzcie, no i zostało mi tyle ramionka. Topik się podwija, no oczywiście jeszcze też nie jest zablokowane ani wyprane. A przód prosty, ażurowy wzorek. Teraz dlaczego tak? Jeszcze opowiem Wam o wzorku. Dlaczego tak? Bo po prostu zaplanowałam sobie w tym projekcie, że będę sobie nosiła jak będę miała ochotę. I będzie ten top dwustronny. Czyli będę sobie nosiła raz ażurek z przodu, raz z tyłu. Zależy od tego, z czym będę stylizowała sobie ten topik. A raz gładziutki do przodu. Także on jest praktycznie taki sam z przodu i z tyłu, symetryczny. Ta sama wysokość dekoltu, ramionczka, tylko tutaj jest lekki ażurowy wzorek, żeby za bardzo nie prześwitywał. Dziergam go na trójeczkach. Wszystko dziergam teraz na trójeczkach i może dlatego taka troszeczkę jestem spowolniona, bo jak to trójeczki, ja wolę czwóreczki na latem trzeba te cieniutkie wełny. Gdy się dzierga pojedynczo, wiadomo, że na igiełkach dziergać. I tutaj sobie zablokowałam w tym miejscu ramionczka. Tam nie mam dokończone. I później będę łączyła te ramionka u góry. I jest to najbardziej prosty wzór. Są to takie dziurki, otworki. Przerabiamy w prawo razem, przerabiamy w lewo. Ja go później, jak będę omawiała w całości ten top, pokażę dziewczynom, te, które by chciały go sobie powtórzyć, czy w swoich dzianinach użyć. Moim zdaniem to jest najbardziej prosty, najprostszy wzór ażurowy na świecie. Dla początkujących w sam raz. Można sobie w środeczku, jak ktoś woli więcej, można sobie narzucić cztery otworki i będziemy miały koniczynkę. Można trzy i będzie trzylistna koniczynka, czy czterolistna koniczynka, jak to woli. Ja sobie narzuciłam tylko dwa, z tego powodu, żeby mi po prostu biustonosz nie prześwitywał za bardzo. Także uważam, to jest optymalnie. Także to jest top. Następna robótka. Miał być top, zdecydowałam się na kamizelę. Tu zaczęłam pierwszą część kamizeli. Też ją wykonuję na trójeczkach. Tym razem ja już tą wełnę też pokazywałam. To jest też wełna zakupiona, ręcznie farbowana. Na tym kiermaszu jest to Merino Silk, 75% Merino, 25% jedwabiu i tej jest troszeczkę mniej nawiniętej, czyli na precelku było jej mniej, bo jest zaledwie 400 metrów. Ja kupiłam dwie, mam nadzieję, że mi starczy. Wiem, że tej kremowej nie zostanie stopu, później sobie nie wiem, może chustę albo coś, albo jakiś szaliczek. Wykorzystam sobie to jeszcze, połączę z czymś innym. Zobaczę, co sobie zaprojektuję. I tą można prać w temperaturze 30 stopni. A tamtą nie można było prać. No dobrze, no zobaczymy, sprawdzimy. Na jakimś programie łagodnym 30 stopni, czy na programie do prania tylko wełny, chyba da radę. Jest to kamizeleczka, będzie to kamizeleczka z takim splotem, wymyśliłam sobie taki splot. Jest to taka plecionka, takie malutkie warkoczowe krzyżowanie, popatrzcie, idzie tutaj do góry dalej. Ona po prostu, jak to plecionka, lubi się ściągać jak harmonijka, ale jak będzie ładnie wyprana. O, malutka teraz wygląda. Ta robótka i malutkie są, to są plecki. Tutaj sobie jerseyem boczki zaczęłam
i w górę sobie aż pod szyję będzie przerabiana ta plecionka, czyli będę sobie ją aż do góry i może z góry do dołu sobie dodziergam przód albo do szyję. No zobaczę. Zobaczę. Na razie jestem na tym etapie. Mniej więcej wiem, co chcę, co mam zaplanowane, ale nie do końca jeszcze 100% jestem pewna, jak będzie przód tej kamizelki wyglądał, czyli tułów z przodu. No i popatrzcie, to jest jeden precelek przewinięty. Tyle mi zostało. Czyli to powinno wystarczyć aż pod szyję. I co mam jeszcze Wam do pokazania? Pokazuję Wam narzutkę zeszłego roku, którą muszę w końcu dokończyć. I teraz tak. Już teraz mówię, skończyłam na tym etapie. Chyba we wrześniu skończyłam na tym etapie. To nie jest żaden ufok. To nie jest żaden ufok, po prostu wełnę, którą zamówiłam, ona już do tego sklepiku nie dotarła jesienią. I dopiero 2 tygodnie temu dokupiłam sobie ten moteczek. Także gdybym miała ten motek, to by był projekt dokończony, ale że nie miałam, to... To nie jest taki ufok, co leży latami, czy jakaś niedokończona robótka, czy robótka do skrócie. Po prostu z powodu braku włóczki. I jest to taka narzutka na kostium kąpielowy, na plażę. I ona się składać będzie, popatrzcie, z takich 4 części, czyli 3 mam już udziergane. Będzie tak do połowy łydki na mój wzrost. Całkiem prościutka i jest to wzór, też pokażę dziewczynom, początkujące, zaawansowane na pewno wiedzą, jest to wzór ze spuszczanych oczek, bardzo prosty, ale też go lubię, popatrzcie, tak on wygląda, są to takie rąby, jak się przyjrzymy z bliska, takie ładne rąby wychodzą. Ale też go odłubię na trójeczka, tylko sobie chwilowo przełożyłam na 4, także to trochę trwa. I mam 4 części tej narzutki, zaraz z tej strony, tą część Wam pokażę. I będą te 4 części zszywane w tym miejscu, w tym miejscu, w tym. Tutaj jest rękawek i w dole. A z tyłu na pleckach będzie te 2 części będą tutaj łączone albo zszywane, ale najprawdopodobniej będę je łączyła szydełkiem po górze, żeby właśnie ten szew łączeniowy był widoczny. Tak sobie wymyśliłam, że będzie tym razem widoczny, nie będzie ukryty. Ale to też, jak będzie dokończone, pokażę Wam to z prawej, z lewej strony, jak to mi wyszło, jaki będzie efekt końcowy. No i to wszystko mam w czerwcu na drutach. Miałam to w maju na drutach. To miałam we wrześniu, w zeszłym roku na drutach. I muszę się śpieszyć. Planuję w tym roku nie za dużo już udziergów letnich w tym sezonie. Marzyłaby mi się jeszcze spódniczka. Na nią też będę potrzebowała troszeczkę więcej czasu, żeby ją wydłubać, bo chyba też będę musiała na trójeczkach ją zrobić. Ewentualnie jakiś szybki top, bo ja po prostu, dziewczyny, już tęsknię za swetrami i za jakimś fajnym kardiganem, czy za jakimś fajnym płaszczem. Jakoś wolę dziergać udziergi jesienno-zimowe. Chociaż niedawno dziergałam, chociaż praktycznie w kwietniu zaczęłam i dokończyłam moją wanilię z cekinami. Te dziewczyny, które mnie znają, to już widziały ją i na Instagramie już też jest ten sweterek. Przerzuciłam się chwilowo na letnie udziergi.
Chciałabym je dokończyć teraz w maju. Aha, jeszcze ta sama włóczka, z której dziergałam sukienkę dla mojej znajomej, koleżanki, i w zeszłym sezonie tą brązową, ten taki lniany kolor, w której biegam i bardzo fajnie się sprawdza. Bardzo lubię ją nosić do moich lnianych żakietów, bo jest w takim lnianym kolorze, także przypuszczam, że to się też sprawdza. Z powodu tej nitki raczej tej nie będę prała w pralce, ale tą czerwoną może raz wrzucę i zobaczę tą narzutkę, jak się sprawdzi na programie do prania wełny czy na 30. No i co chciałam jeszcze Wam powiedzieć i poinformować Was, że ten sezon bym sobie skończyła na tej sukience. Ta sukienka jest naprawdę wymagająca. Ja ją zaczęłam w okresie wielkanocnym. Jest wymagająca, bo jednak trzeba pracować schematem, przynajmniej u dołu sukienki. Później sobie sama już ją rozplanowałam i rozplanowałam sama te oczka. I chciałabym, tak jak już powiedziałam, dokończyć te moje projekty i tą moją robótkę zeszłego sezonu. Może jakąś spódnicę, może szybki top. Spódniczkę chyba też raczej szybciutką, prostą, zwykłą tubę sobie udziergam do śmigania w klapeczkach czy do butków sportowych czy do sandałek. I chciałabym już powolutku, czyli teraz jest czerwiec, lipiec przeznaczę jeszcze tylko na udziergi letnie. W sierpniu raczej już spotkam się z Wami i będę miała na drutach z pewnością jakiś sweterek albo jakiś kardigan. Tak więc, dziewczyny, zapraszam Was na mój kanał, gdy będzie wszystko gotowe. Pokażę Wam się w całości, wtedy nagram się w moim salonie na stojąco. I jak zawsze dziękuję, że byłyście ze mną. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i spotykamy się w kolejnym filmiku. Pa, pa! No i życzę oczywiście miłego weekendu i wszystkim dzieciom dużym i małym i średnim wszystkiego najlepszego i wspaniałego dnia dziecka. Pa, pa!